Witam, tu Sisteron, śmieta też już w log, tak konkretnie. Podsumowanie z 2015 roku. Więc chciałbym wam coś powiedzieć, dobrze? Czekajcie. Które zostały wydane z lat od 2000 roku. Pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że po prostu ostatnio kasy potrzebuję. Nie to, że na modernizację, to jeszcze na coś potrzebuję. Pokażemy, co. Więc na początek roku, bo. Zrobiłem nowe serie Need for Speed Carbon, od dawna obiecywany gameplay od samego początku mojego kanału oraz symulator autobusu. Mamy tam różne, ale ja wybierałem z 2009. Nie szkodzi, że obraz był trochę do kitu. Ale i tak na symulatorach mógłbym bardziej się liczyć. Nie tylko wpadłem na pomysły z gierkami, symulatorami czy tymi, co gimbusy znają albo nie, ale również na historię systemów operacyjnych Microsoft Windows. Zrobiłem dotychczas od najstarszej jedynki aż po najnowszą dziesiątkę. Tylko niestety nie zdążyłem zrobić paru z niego odcinków, takich jak jego niedokończone projektu typu Longhorn. Whistly? Albo Neptun. Pod koniec maja właśnie nie przechodziliśmy robiliśmy rewolucję w sprawie jakości. Z słabego 240 czy 480 przeszliśmy na na taki nieco wyraźny, dobrą jakość HD. Zaczynaliśmy od takich tytułów jak Flatout 2, Advios Day oraz ETS-y. W końcu powróciliśmy do symulatorów STS Software. Nowościami na tym kanale to są Advios Day, American Log Haul oraz niedawno zrobiony Extreme Tracker oraz serię Euro Truck Simulator 1 i 2. Z prawie dwójki to nagrywamy właśnie do dziś. Początek jesieni to była kolejna rewolucja. Nowe serie, które były już od dawna obiecywane. Pierwszy, którym obiecywałem pokary, bo nie to był jego poprzednik Most Wanted z 5 roku. Jest to taka wyścigówka popularna, którym musimy pokonać aż 15 najlepszych kierowców wyścigowych ulicznych. Dotychczas skończyliśmy już na Minku, który jest na szóstym miejscu. Oraz druga, to jest taka poważna, nazywa się GTA San Andreas. Niestety, w styczniu musiałem wszystkie jego odcinki skasować, bo wpadłem na jakąś tam typową pułapkę. Ktoś się donosił, że ja przeklinam.
kanale. Nie no, czasami żałuję, że ciągle przyklinamy w swoich materiałach. Wiemy, że to bardzo chamskie zachowanie. Bardzo gorzko żałuję. No i właśnie nie doprowadziło to, że nie mogę zrobić odcinków typu strzelanki albo coś, więc ze swoim językiem oraz tytułami muszę uważać. Doprowadziło jeszcze przeprowadzkę sprzętu, którym nagrywamy do pomieszczenia ojca, którym widać ją za moimi plecami. Chciałbym wam powiedzieć, co chciałbym w przyszłości zrobić. Tak jak powiedziałem, kontynuujemy ETS-a, Most Wanted'a. Powracamy do OMSI oraz będą dwa nowości. Po pierwsze, świeżo co wydany American Truck Simulator. Ponieważ sprzęt jest nieco słaby, tylko musiałbym kartę graficzną dokupić oraz muszę zainstalować 64-bitowy system operacyjny. Niestety mamy 32-bitówkę oraz kolejna nowość, którym już od dawna opisywałem, Need for Speed Hot Pursuit. Linki do wszystkich playlist macie w opisie. Zobaczymy się w kolejnych materiałach oraz błagam was, osoby, wiecie o co. Motywacja do pracy oraz, że nie no, jestem taki typowy gimper. Dobra, kończymy. I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Elo, cześć.